dobry, witam serdecznie w kolejnym programie politycznym na portalu WLC.pl Lepsza Strona Wrocławka. Moim Państwa gościem tradycyjnie na portalu WLC.pl. Ci, których już kojarzycie, co tydzień widujemy się w podobnym składzie, ale dzisiaj udało się zebrać absolutnie wszystkich, dlatego jesteśmy w takim szerszym gronie. Miło mi przywitać Jarosława Wojtasa, WSB Toruń i WSB Bydgoszcz. Witam cię, Jarosław. Dobry wieczór, pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiam. Michał Waliszewski, dział zagraniczny i geopolityczny oraz polityczny w portalu WLC.pl. Witam cię, Michał. I ja również witam wszystkich Państwa. Michał Janota, Mateusz, przepraszam, oczywiście, że Mateusz. Mało ci Michałów na grupie? Właśnie, za mało Michałów było. Witam cię, Mateusz, bardzo serdecznie. Rozumiem, że pozdrawiasz. Witam cię. Tak, oczywiście, pozdrawiam Was serdecznie z Trójmiasta. Okay. Witam wszystkich. I po ostatniej zdrowotnej przerwie wraca Damian Zatkiewicz do nas, Partia Razem. Witam. Witam serdecznie. Dobrze, panowie, no mamy czas troszkę okrojony ze względu na wydarzenia, które się będą działy dzisiaj na portalu WLC.pl, więc jestem tutaj również zobligowany, aby przypomnieć, że o godzinie 19 jest koncert na żywo zespołu Heaven Rock, o 20 Włosowek, Mleko i Miód, a o 21 szósty zawodnik. Natomiast przejdziemy sobie do tematów, o których mówiliśmy, że one faktycznie będą, czyli to, co wpisywaliśmy sobie w zapowiedzi. Zaczniemy od tematu pandemii. Wydaje mi się, że też warto o tym wspomnieć, że dzisiaj mamy kolejny rekord niechlubny, pobity, prawie 9 tysięcy zakażeń. To od tego takiej suchej informacji chciałem zaznaczyć. Przed chwilą skończyła się, nie wiem czy skończyła, bo ja skończyłem oglądać konferencja premiera Morawieckiego wraz z ministrem zdrowia. Panowie, były jeszcze pytania, ja przed chwilą jeszcze słyszałem, się wtrącę, że jeszcze były pytania, jak się włączaliśmy. Tak, masz rację, Michał, były jeszcze pytania. Wiemy już o kolejnych obostrzeniach. Nie wiemy, czy niebawem oprócz Bydgoszczy, Torunia, Krakowa i innych miast te pola czerwone się nie zapełnią. Poproszę Was o krótki komunikat w tej sprawie, abyście też mogli się wypowiedzieć i o tym, jak Wy oceniacie to, co się dzieje. Może zaczniemy tym razem od Mateusza. Znaczy, przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę, że no, liczba zakażeń rośnie z tygodnia na tydzień, więc obostrzenia były konieczne. Nie możemy jeszcze do końca stwierdzić, czy poprzednie obostrzenia, czyli objęcie żółtą strefą całej Polski, przyniosło jakikolwiek skutek, no bo te obostrzenia wyszły dopiero w zeszłą sobotę, mamy niecały tydzień, ale na pewno cały czas liczba zakażeń rośnie. No, mieliśmy dzisiaj też rekord, jeśli chodzi o liczbę wykonanych testów, to akurat cieszy. Co do kwestii obostrzeń, które zostały wprowadzone, no to niewątpliwie jest postęp, tylko jest pytanie, czy to nie jest, że tak powiem, too late i too small, czyli po prostu zbyt późno i zbyt mało, bo niestety dalej będą korona wesela, chociaż już na szczęście w bardzo ograniczonym stopniu, ale one już powinny moim zdaniem od września wraz ze szkołami być. Dobrze zdecydowano się na to, o czym mówiłem tydzień temu, czyli naukę hybrydową na poziomie stref żółtych i zdalną na poziomie stref czerwonych. To jest bardzo korzystne w celu ograniczenia mobilności. No ale mówię, zobaczymy, czy w ciągu 2 tygodni do początku listopada, zobaczymy, czy te obostrzenia w ogóle przyniosą skutek, czy to R zacznie nam powoli spadać. I przede wszystkim, czy mobilność po prostu Polaków i nasze kontakty tutaj towarzyskie trochę zostaną ograniczone w takim celu, aby jednak zmniejszyć ten napór pacjentów na system ochrony zdrowia, bo ewidentnie widać, że zatykamy się i jeszcze 10 dni w takim tempie i moglibyśmy już mieć tutaj Lombardię nad Wisłą. Nie ma co ukrywać, że zmierzaliśmy do tego scenariusza poprzez jakby wykładniczy. Wykładniczy wzrost zakażeń. Więc generalnie no, jestem po dzisiejszym dniu troszkę większym optymistą, aczkolwiek uważam, że wszystko zależy tak naprawdę na końcu od nas samych i wydaje mi się, że no, musimy się po prostu jako społeczeństwo wrócić do dyscypliny dezynfekcji i maseczek, czyli w skrócie strategii DDM.
a na końcu oczywiście już jak się wszystko zakończy, szczęśliwie liczmy, że ta szczepionka będzie pod koniec grudnia, abyśmy mogli spokojnie rozliczyć obecną władzę z tego, co się wydarzyło przez okres pandemii. No właśnie. Od razu adwokatem nie będzie. Moment, Michał, zaraz ci oddam głos. O tym rozliczeniu też będziemy mówić niebawem szerzej, pewnie w politycznym podsumowaniu tygodnia, bo to jest kolejny przykład, który my podajemy, czyli samego wypowiadania się polityków rządzących oraz premiera Morawieckiego na ten temat, które są wypowiedziami skandalicznymi. My o nich oczywiście zaraz powiemy. Michał, oddaję tobie teraz głos. Pierwsza kwestia jest taka, ja tu będę musiał głównie adwokatem mówić do tego, co mówił Mateusz. Pierwsza kwestia jest taka, że na pewno nie będzie szczepionki jeszcze w grudniu. To od razu o tym zapomnijmy. Teraz, kilka dni temu, jedna z amerykańskich firm dostała prawo dystrybuowania swojej szczepionki, przyszłej szczepionki, która dopiero będzie miała masowe testy na kilkudziesięciu tysiącach osób, dostała prawo dystrybuowania tej szczepionki w Unii Europejskiej. Ta szczepionka, o której oni mówią, nie mogę sobie teraz przypomnieć nazwy tej firmy, bo w ogóle nie miałem zamiaru o tym teraz mówić, no ale z uwagi na tą wypowiedź muszę. Ta szczepionka ma być produkowana w liczbie 500 milionów rocznie przez tą firmę. Unia Europejska zamówiła 80 milionów dawek, ponieważ no oczywiście nie może zamówić wszystkiego, to jest amerykańska firma. I druga rzecz jest taka, że trzeba dwóch takich dawek, żeby szczepionka była skuteczna. Czyli realnie mówimy o 40 milionach osób zaszczepionych przez tą firmę, która ma zamiar zacząć ją produkować, tą szczepionkę masowo, od początku stycznia. Tak? No czyli możemy całkowicie zapomnieć o grudniu, możemy zapomnieć o styczniu i musimy myśleć o tym, że w lutym dostanie tą szczepionkę, tę konkretną tej firmy, dostanie prawdopodobniej ochrona zdrowia, dostaną politycy, być może wojsko i policja. I to jest tak naprawdę koniec osób, które dostaną tę szczepionkę w Europie. Być może administracja państwowa, ale na pewno to nie będzie jeszcze jakieś masowe szczepienie. 80 milionów dawek, czy cały 2021 rok ze strony tej firmy. Tak? Znaczy tutaj nie ma mowy o tym, żeby to było w grudniu. Wszystko to, co słyszymy teraz, wszystkie te obostrzenia, które teraz są wprowadzane, one najprawdopodobniej będą, i trzeba się na to przygotować, będą obowiązywać aż do maja. Bo realnie musimy stwierdzić jednak, że latem ten wirus osłabł w Polsce. To jest po prostu prawda. No bo widzieliśmy to, że był słabszy, teraz jest mocniejszy. Pytanie też dlaczego? Tak? Czy jest to tylko i wyłącznie kwestia warunków pogodowych, czy jest to na przykład między innymi kwestia powrotu do szkół? I teraz, Mateusz, powiedziałeś, że nauczanie hybrydowe, ale realnie to nie będzie nauczanie hybrydowe. Przecież jeżeli dzisiaj ogłaszają nam, że tyle miast wojewódzkich, tyle dużych miast jest w strefie czerwonej, czyli w strefie czerwonej, gdzie nie ma nauczania hybrydowego na poziomie średnim i uniwersyteckim, tylko jest tylko i wyłącznie nauczanie zdalne. A to oznacza, że praktycznie większość liceów w Polsce będzie od tego momentu, no już tym bardziej uniwersytetów, będzie w strefie czerwonej. Więc tak naprawdę jest tylko sztuczne powiedzenie, że strefa żółta będzie miała obecnie to nauczanie hybrydowe. Skoro tak, jeśli dobrze usłyszałem, bo mówię dosłownie z tego, co usłyszałem podczas konferencji ministra zdrowia, to populacja 71% Polaków znajduje się w tym momencie już w strefie czerwonej. Znaczy, czyli tak naprawdę praktycznie strefa czerwona obowiązuje prawie w całym kraju i trzeba myśleć o tym, że istniejemy i żyjemy w strefie czerwonej. Zresztą Włocławek chyba też będzie w tej strefie czerwonej. Toruń nie. Jest Włocławek już w tej strefie. Włocławek, Toruń, Bydgoszcz. Tak. Mamy tak naprawdę strefę czerwoną i to nam podkreśla sytuację, że tutaj już jest na poziomie szkół średnich i uniwersytetów nauczanie zdalne i według mnie te obostrzenia będą się rozszerzać, będzie ich więcej i dojdzie w pewnym momencie do tego, że szkoły całkowicie będą zamknięte. To jest tak, ja myślę, wydaje, że to jest tylko kwestia czasu, tym bardziej, że opowiadanie mi pana premiera Morawieckiego o tym, że chce uchronić nasze dzieci przed nauczaniem zdalnym, to chyba coś tu się w ogóle mija z rzeczywistością i z prawdą ponownie u pana ministra Morawieckiego, bo chronić to w tym momencie trzeba ludzi przed pandemią. I wydaje mi się, że łatwiej jest prowadzić zdalne nauczanie w klasach młodszych, gdzie ten materiał już jest prostszy po prostu, niż właśnie na studiach czy w szkołach średnich. Poproszę teraz o głos Damiana i ostatnią turę będzie kończył zaraz po tym Jan. No tak, wydaje się, że system walki z wirusem jeszcze ostatnio nie daje radę. Natomiast jeśli tempo rozprzestrzeniania się wirusa utrzyma się albo wzrośnie, to grozi nam na pewno niewydolność systemu opieki. Zresztą Włocławek chyba też będzie w tej strefie.
wysokiej ekipy, jak wszędzie i specjalistów. Mamy przecież, musimy pamiętać, pacjentów chorych na inne choroby, tylko na choroby. Mamy kilkaset tysięcy osób chorych na nowotwory. I już pojawiają się takie propozycje jak szefa Wojskowego Instytutu Medycznego, który podpowie na przykład do szpitali na chory, szereg przed chaosem, który może dojść w razie niekontrolowanego wzrostu wskazań w Polsce. Bo pacjenci, którzy nie otrzymają pomocy, nie dozwolą się do lekarza, będą uzyskać testów, zaczną masowo przychodzić na SOR-y. Zakażenia rozszerzą się na lekarzy, pielęgniarki, przypadki potem wyjątkowe. W związku z czym stoimy na, tak naprawdę na przepaścią. Teraz lada moment, żeby opuścić się w kraju, gdzie mamy kompletnie zapaść systemu zdrowia w stanie ratować. Strasznie, Damian, Ciebie źle słyszymy. Dlatego też, Teraz troszkę lepiej. Jakbyś mógł jeszcze na chwilkę powtórzyć. Dlatego też moim zdaniem ten nerwowy ruch, który był jakby powiedzieć Sasina, wicepremiera Sasina, wicepremiera Glińskiego czy ministra Schreibera. Nie wiem, czy mnie słychać, halo? Teraz się lepiej. Słabo. No dobra. Ja już skończyłem powiedzieć. Dobrze, Jarek, to poproszę Ciebie jeszcze teraz. No to ja przede wszystkim chciałbym pogratulować tutaj działaczom Konfederacji i różnych innych ruchów mających na celu depopulację Polski, bo jest to na pewno też efekt ich wkładu w osłabianie potencjału czy bezpieczeństwa zdrowotnego Rzeczypospolitej Polskiej. Dzięki ich staraniom, dzięki ich namowom, dzięki ich działaniom na pewno wirus rozwija się zdecydowanie lepiej. Tutaj trzeba złożyć gratulacje, bo jest chyba ich największy sukces w tej kadencji Sejmu, czyli odkąd weszli do parlamentu. To wyniki mają naprawdę dobre. Także gratuluję tutaj właśnie tym ruchom mającym na celu depopulację Polski i tego typu organizacjom. Jeszcze więcej namawiania do bojkotu obostrzeń, jeszcze więcej namawiania do bojkotu zabezpieczeń, jeszcze więcej namawiania do tego, aby ignorować wszystkie zasady bezpieczeństwa. Sukces murowany. To raz. Dwa. Chciałem powiedzieć, że będę to był szczery. Męczy mnie, tak jak chyba każdego z nas, noszenie maseczki. Uważam za szokujący pomysł noszenia na przykład maseczki w czasie jazdy na rowerze, ale będę się stosował do tych zakazów ze względu nie tylko na zdrowie, ale również na bezpieczeństwo życia i zdrowia innych osób. To jest pomysł, który by mi się szczególnie podobał, natomiast jestem przeciwnikiem depopulacji naszego kraju, jak niektóre partie próbują tutaj te osiągnąć takie kwestie i cóż, no to chcę im pogratulować. Tak, jeszcze więcej tego typu propagandy, a sukces będzie murowany, spotkamy się na cmentarzu i będziemy dyskutować o tym, czy było warto. Czy ktoś jeszcze chciałby do tego wątku coś dodać? Ja chciałem. Ja osobiście w swojej wypowiedzi cytowałem wypowiedź wiceministra Kraski, ale też inni epidemiolodzy w Polsce sugerują, że termin grudniowy jest jednak możliwy. Mamy obecnie 13 mniej więcej firm, które szykują tam szczepionkę. Ja nie mówię, że to będzie duża ilość tej szczepionki w grudniu, ale jest prawdopodobne, że już w grudniu się zacznie wyszczepianie osób z grupy ryzyka, czyli przede wszystkim medyków i seniorów, więc jest to możliwe. No warto jeszcze zwrócić uwagę na to, że NFZ dzisiaj poinformował o odstąpieniu od planowych operacji, z wyjątkiem kwestii nowotworowych i diagnostyki, co jasno wskazuje na to, że obostrzenia zostają wprowadzone zbyt późno, no bo to jest jakby pierwszy sygnał, że system się zaczyna być kompletnie niewydolny, no bo jeśli przerzucamy całe nasze zasoby na leczenie pacjentów covidowych tak zwanych, próbujemy tworzyć nowe izolatoria i nowe łóżka szpitalne w szpitalach, na oddziałach internistycznych, w szpitalach powiatowych, tak zwanego tego pierwszego i drugiego stopnia, to znaczy, że system jest po prostu już w tym momencie niewydolny i tak naprawdę to jest ostatni już dzwonek, można powiedzieć ostrzegawczy, aby jednak ta sytuacja się unormowała na poziomie, nie wiem, 4-5 tysięcy zakażeń, czy około, powiedzmy, 5% pozytywnych wyników testów, abyśmy mieli to jakoś pod kontrolą względną. No warto też wspomnieć, że władza nic nie mówi na temat informatyzacji sanepidów, co powoduje to, że
jakby śledzenie kontaktów jest prawdopodobnie fikcją, albo no, każdy, kto miał styczność z osobami, które były poddawane kwarantannie bądź zakażeniu, wiedzą, że niektóre już przeładowane powiatowe stacje nie pytają o kontakty i no, generalnie w taki sposób nie jesteśmy w stanie zwalczyć tej pandemii koronawirusa. Jednocześnie mamy przykład na przykład Korei Południowej, gdzie praktycznie została zaingerowana w prywatność mocno obywateli, aczkolwiek Korea ma gigantyczne sukcesy, jeśli chodzi o stłamszenie pandemii w obecnym stanie i te dane są dużo bardziej wiarygodne niż na przykład chińskie dane w tym zakresie, więc tak naprawdę można wygrać z koronawirusem nawet w drugiej fali, o ile po prostu śledzi się kontakty i ma się wydolny system, a my tego niestety na ten moment nie mamy. Panowie, przepraszam, Mateusz, przepraszam, że ci przerwę i przepraszam, że urwę na chwilę ten wątek pandemiczny, ale przed chwilą pojawiła się informacja, ja też dostaję na naszej messengerowej grupie redakcyjnej informację, że zatrzymany przez CBA Roman Giertych zasłabł podczas przeszukania mieszkania, jest przewieziony do szpitala i stan jest poważny. Także ja wiem, że o tym też mieliśmy powiedzieć i wydaje mi się, że warto też chociaż wspomnieć o tym, że dzisiaj po godziny 13 właśnie będąc w sądzie został zatrzymany. Pod jego nieobecność najpierw zostało pierwszy raz mieszkanie przeszukane, gdy poinformowała o tym na jego swoim Twitterze córka Giertycha. No i w międzyczasie również obrońca Romana Giertycha, czyli jego żona Monika, z tego co dobrze pamiętam. No, to chciałbym, żebyśmy jeszcze tak krótko się odnieśli do tego zatrzymania i wiemy, że też Zbigniew Stonoga został złapany również, zatrzymany, nie złapany, zatrzymany przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. Jeśli mogę, to jeszcze tylko drobne dwa zdania uszczegóławiające to, co powiedział Mateusz. Pierwsze zdanie jest takie, że ty mówiłeś, Mateusz, o kilku tysiącach, o 4-5 tysiącach zachorowań dziennych. Ja widziałem badania, które mówią, że Polska jest w stanie przyjmować i opanować koronawirusa jako takiego, jeżeli nie będzie to przekraczało 2,5 tysiąca zachorowań dziennie. To znaczy wtedy będzie problem już prawdziwy, taki jaki mamy obecnie. Druga rzecz jest taka, że tak, na poziomie NFZ-u zostały zatrzymane operacje, pomijając te nowotworowe, ale już na poziomie samych szpitali są też zatrzymywane operacje nowotworowe, tak? Znaczy, czy już jesteśmy o krok dalej, jeżeli chodzi bezpośrednie działania szpitali. I trzecia rzecz oczywiście w kontekście sanepidu to jest to, że dyrektorzy szkół nadal nie mają gorącej linii do sanepidu, by móc zamykać szkoły. To tak, tylko kwestią uzupełnienia. Dobrze, to teraz odnieście się panowie do tej kwestii zatrzymania Romana Giertycha. Ja wiem, że mieliśmy o tym zbyt dużo nie rozmawiać, no ale jednak trzeba o tym wspomnieć. Później przejdziemy do wątku wypowiedzi posłów, ministrów Zjednoczonej Prawicy o tym, co się dzieje z językiem parlamentarnym, to też chciałbym jeszcze chwilę porozmawiać. To może teraz Jarkowi oddam jako pierwszemu głos. Króciutko tylko, dla mnie to było bardzo duże zaskoczenie. Dowiedziałem się o tym w samochodzie z radio i powiem szczerze, że nie znam za bardzo szczegółów. Natomiast może to zaskakiwać, że i to jest kolejna sprawa, w której znany prawnik jakby tutaj jest, znajduje się, jakby to powiedzieć, w centrum zainteresowania służb. Wcześniej to była pani sędzia Morawiec, jeśli się nie mylę. Z drugiej strony tutaj mamy dzisiaj mecenasa Romana Giertycha. No ciekawe, jak to się rozwinie, bo to jest interesujące. Ja powiem szczerze, nie znam szczegółów. Nie znam szczegółów tego zatrzymania. Natomiast no, powiem szczerze, że to może niepokoić, bo o ile tu rozgrywki pomiędzy opozycją a koalicją, jakby to jest jakby naturalne, ale jeżeli się okaże, no bo tego nie wiemy, że tutaj w jakiś sposób jest to forma jakiejś represji przeciwko działaczowi opozycji, no to byłoby to straszne. Ale tylko podkreślam, jeżeli tak jest, bo chyba za mało mamy wciąż szczegółów, żeby jednoznacznie tutaj wypowiedzieć się na ten temat. Tak, to prawda. Na razie sprawa jest badana, rzecz jasna. Z tego, co na razie podawały media, to chodzi o działalność w latach 2010-2014. Dziwić może oczywiście moment, w którym jest to ujawniane. No i chciałbym pozostałych gości programu, aby
Spróbujemy jeszcze raz, Damian, abyśmy mogli zacząć. Mam nadzieję, że teraz będzie ciebie trochę lepiej. Czy jest z nami? To znowu nie słyszę. No, cały czas mnie podejrzewam, że słyszę. Tak, cały czas walczę z mikrofonem, ale no... No teraz lepiej cię słychać. Teraz cię dobrze słychać. Słychać mnie? Tak, tak. No jeśli mnie słyszysz, w takim razie pewnie oczywiście się wypowiem. No. Cena z gier tych jest kontrowersyjną postacią. Emanacją obozu liberalnego. Dawny naturalista, który na celu naturalnych zmienił barwę. Jest obecnie patronem Platformy Obywatelskiej. Nawet ostatniej informacji wynika, że jest typowany na prokuratora generalnego w przyszłym rządzie Platformy Obywatelskiej. To zatrzymanie przez klimatyczny ma być jakby przeczytywany jako okoliczność, która była całkowicie w obozie liberalnym wiarygodna, czyli nie wiem, czy mnie słychać, ale potwierdzicie. Ja słyszałem tylko to, że Giertek jest kwintesencją obozu liberalnego. I później cię urwało. Ja słyszę okej. Okay. Czy może nie tak jak was wszystkich, ale... Dobrze, no zatem... Ta sprawa dotyczy prawdopodobnie lat 2012-2014. Do końca nie wiemy, czy jaki jest materiał dowodowy, czy to nie jest rzeczywiście typowa ustawka na czas koronawirusa. Aczkolwiek jakieś tam poszlaki na pewno mają, bo jeśli jest jedynie, to podejrzewam, że tak wybitny prawnik pewno się mógł tak się wybrać. Adwokacie broni się sami. Mateusz, kwestia zatrzymania. Wydaje mi się, że sprawa ma oczywiście dziwny zbieg okoliczności z rekordem zakażeń, to się samo nasuwa, ale wydaje mi się, że trzeba poczekać, ale jeśli faktycznie ta sprawa się okaże dęta i się nie utrzyma przed niezależnym sądem, mimo wszystko. Ciągle wierzę, że w Polsce jednak sądy są niezależne, no to wydaje mi się, że to będzie kompromitacja ostateczna ministra koordynatora służb specjalnych, pana Mariusza Kamińskiego i CBA. Chciałbym w to wątpić o tyle, że po prostu to jest też kompromitacja państwa. No nie ma co ukrywać, że mecenas Giertek z tą sprawą zawita pewnie również do Strasburga. Na końcu wszyscy się złożymy na odszkodowanie, jeśli sprawa jest dęta, więc wolałbym, żebyśmy jednak uniknęli jako państwo takich wstydliwych i kompromitujących zdarzeń i żeby to jednak tutaj... Chciałbym w to wierzyć, że tutaj w tej sprawie nie ma tła politycznego i nie jest to po prostu element przykrywania sytuacji pandemicznej, z którą mamy do czynienia, z którą rząd sobie nie radzi. Michał Waliszewski, zanim zadam ci to samo pytanie, bym chciał, żebyś się odniósł co do mecenasa Giertycha. Czy ty też podzielasz zdanie Mateusza o sądach w Polsce? Unikam odpowiedzi na to pytanie, panie prokuratorze. Znaczy mówiąc pierwsza rzecz, ja absolutnie już nie wierzę w żadną instytucję w tym państwie w tym momencie. Kompletnie. Mateusz, mówisz, że masz nadzieję, że to, lecz inaczej, stwierdzasz, że to byłaby ostateczna kompromitacja ministra Kamińskiego, no i ministra Ziobry. Przepraszam, ludzie o zerowej wiarygodności, będący w 100% skompromitowani, nie mogą być skompromitowani bardziej. Więc jakby oni nie mogą się już skompromitować tą sprawą i to jest dla nich najbardziej pozytywna wiadomość z dzisiejszego dnia. Dalej już się po prostu nie da. Są już na tym poziomie, który już po prostu mogą zrobić wszystko. Skoro jeszcze nie wylecieli, to już nic im nie grozi. To jest druga rzecz. Trzecia rzecz, nie wiem, czy Giertek jest winny, czy nie jest winny. On do moich ulubieńców absolutnie nie należy. I dlatego tym bardziej bym się sprzeciwiał stwierdzeniom, że on jest kwintesencją obozu liberalnego. Jest to człowiek skrajnie typowy konserwatysta. To jest typowy konserwatysta, tak? On nadal jest bardzo mocno wierzący, nadal bardzo mocno patriotyczny.
nadal jest nastawiony w taki sposób do różnych kwestii, jak był kiedyś, tylko po prostu dzisiaj zwyczajnie interes polityczny powoduje, że jest on wrogiem Jarosława Kaczyńskiego z zupełnie partykularnych powodów. I tylko i wyłącznie to. To jest jedyny powód, dla którego on de facto zmienił trochę swoją stronę polityczną. Czy jest winny, czy nie, nie mam pojęcia, ale na pewno ta wiadomość o tym, że on miał zasłabnąć w swoim domu, czy miał zasłabnąć w areszcie, no nie jestem, nie do końca wiem, jak rozumieć tą informację, bo jeśli jest aresztowany, to czy jest przetrzymywany? Jeśli jest przetrzymywany, to czy w jego mieszkaniu było przeszukanie z jego obecności, tak, czy nie? Tak, najprawdopodobniej tak. Z tego, co ja tutaj dostałem tą informację i z tego, co teraz staram się dotrzeć do czegoś w międzyczasie podczas trwania programu, to rzeczywiście było tak, że on został doprowadzony do mieszkania, aby ta właściwa albo ta druga, te drugie przeszukanie mieszkania, bo pierwsze było pod jego nieobecność, kiedy on był w sądzie, o czym wspomniałem, odbyło się już w jego obecności. Więc mamy tutaj do czynienia z czymś właśnie, co też jest dziwną metodą, która no raczej jest mało spotykana, bo raczej też sama mecena z Giertych, czyli żona Romana Giertycha, wypowiadała się, że nie przedstawiono żadnej podstawy zatrzymania. Czyli to jest kolejny przykład, który sprawia, że nie możemy mówić o państwie prawa, tylko o państwie bez prawa. Pierwsza rzecz jest taka, że ja oczywiście nie wiem, jakie jest standardowe procedowanie w takiej sytuacji. Nigdy ani nie byłem świadkiem, ani nie interesowałem się kryminalistyką na tyle, żeby wiedzieć, czy to jest standard, czy nie. To jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz oczywiście to, że on może nie wiedzieć, w jakiej sprawie jest zatrzymywany. To mówimy o adwokacie. To już jest oczywiście, to już zakrawało absurd. Trzecia rzecz jest taka, że doskonale wiemy, jak działa w Polsce i prokuratura, i służby specjalne, do których nie ma powodów mieć zaufania po prostu, tak? I coraz mniejszy jest powód posiadania zaufania do sądów. No i kolejna rzecz, i to według mnie jest też bardzo ważna, bo akurat to, że jest koronawirus, no to oni muszą czymś to przykryć, oczywiście. Więc 8 tysięcy, to robi wrażenie, ale 6 tysięcy wczoraj też robiło wrażenie. Jak w sobotę będzie 10 tysięcy, no to zrobi jeszcze większe wrażenie. Znaczy to co, tak jak na tym memie, który teraz wam wysyłałem, że 8 tysięcy to Giertych, 10 tysięcy Schetyna, tak? Przy 15 tysiącach będziemy Trzaskowskiego zamykać, a przy 50 czy 25 Tuska. No bo jakoś trzeba to, prawda, wszystko zakrywać. Ale mnie bardziej uderza to, że jutro jest sprawa w procesie Leszka Czarneckiego, czyli osoby, która nagrała przecież szefa KNF-u mianowanego przez PiS, gdzie ten szef KNF-u miał czas na to, żeby wrócić z Singapuru, zanim CBA weszło mu do domu, jeszcze pozwolono mu wejść do biura, posprzątać, prawda, ładnie, żeby się panowie agenci nie wystraszyli bałaganu. No to jest kuriozalna sytuacja. Zamyka się adwokata, de facto działacza politycznego, dzień przed sprawą w sądzie Leszka Czarneckiego, gdzie on jest jedynym obrońcą. Znaczy, w ogóle, żeby mieć jakiekolwiek racjonalne działanie w tej sprawie, to ja na miejscu CBA, dla świętego spokoju, gdyby to nie była sprawa polityczna, zamknąłbym go jutro, albo bym najlepiej w poniedziałek, żeby nikt mi nie zarzucił tego, że ja to robię z uwagi na inną sprawę, na którą chcę wpłynąć. A tak to wygląda, że niezależnie od tego, czy Giertych jest winny, czy nie, wpływa się sprawą Giertycha na sprawę Czarneckiego. No i to jest po prostu już kompletne kuriozum. Dla mnie to jest osobiście nie do przyjęcia, bo wewnętrznie czuję, że przy takiej ilości władzy, jaką zgromadził Zbigniew Ziobro czy pan Kamiński, to jest absolutnie niedorzeczne, żeby im bezgranicznie po prostu wierzyć. Zgadzam się. Znaczy, ja mogę się odnieść tylko jednym zdaniem? Tak, tak. I zaraz przejdziemy do tego wątku. Tak. Ja nie mówię, że ja jakoś specjalnie ufam, ja osobiście nie mam zaufania zarówno do pana Ziobry, ani do pana Kamińskiego, szczególnie od kiedy posiadają program Pegasus i, że tak powiem, prowadzą nasłuch na całą Polskę prawdopodobnie, ale wydaje mi się, że najlepszym podsumowaniem tej sytuacji z Romanem Giertychem jest wpis dziennikarza Rzeczpospolitej Michała Płocińskiego, który stwierdził, że PiS wzięło się w końcu ze środowisko nacjonalistyczne, bo CBA zatrzymało byłego lidera Młodzieży Wszechpolskiej. I to wydaje mi się, że naprawdę jest najlepsza puenta do tej historii, którą mieliśmy dzisiaj, czyli zatrzymania Romana Giertycha. Dobrze, panowie, bo zostało nam jakieś 13-14 minut maksymalnie naszego programu, więc chciałbym, żebyśmy jeszcze skupili się na tym wątku, o którym mówiliśmy. Prawdopodobnie tą piątkę Kaczyńskiego w Senacie sobie zostawimy już na tydzień,
wraz z omówieniem tematu Romana Giertycha, który podejrzewam, że za tydzień będziemy po prostu wiedzieć już troszkę więcej w tej sprawie. Mamy trzy wypowiedzi ministra Glińskiego, mamy wypowiedź pana Szczepana oraz pana chyba no najbardziej popularnego w swoich wypowiedziach pana Jacka Sasina, który wydawało mi się, że nie może mnie niczym zaskoczyć, ale chciałbym, żebyśmy zaczęli od samego Jacka Sasina, jego skandalicznej, beznadziejnej i po prostu brakującej mi słów, żeby ją opisać, wypowiedzi o lekarzach oraz osobach związanych z ludźmi z ochrony zdrowia. Za mało się starają, panowie. Widziałem zdjęcia wrzucających właśnie samych ratowników medycznych, którzy pokazywali godziny przepracowanych we wrześniu, było tam na przykład 264-300 godzin. Do jakiego momentu doszliśmy w parlamentaryzmie polskim, że za żadne absolutnie już słowa nie ponosi się żadnej konsekwencji? Bo tak jest od kilku lat. Może zaczniemy tym razem od Jarosława. O, cieszę się, że już, że już po raz kolejny mogę wypowiedzieć się na starcie. Otóż uważam, że wpisuje się swoją wypowiedzią retorykę Konfederacji, może walczy o miejsce na liście Konfederacji, bo myślę, że to jest ten typ intelektualizmu stosowanego właśnie Konfederacji. To jest ten styl myślenia, to jest ta logika. No, być może tak jest, ja mam inne zdanie, znaczy być może jest tak zdaniem pana ministra. Ja mam inne zdanie. No, tak naprawdę od czasu transformacji obserwujemy dryfowanie polskiego systemu ochrony zdrowia w stronę taką absolutnie neoliberalną, w stronę prywatyzacji. Wielu lekarzy wypchnięto z etatów na kontrakty i teraz trudno się dziwić, że ktoś chce chronić swoje życie i zdrowie i decyduje się na ograniczenie liczby kontaktów, w tym oczywiście w miejscu świadczenia usług, przecież nie świadczenia pracy, bo przecież tę pracę świadczyli lekarze za komuny tej takiej złej, niedobrej, a teraz świadczą usługi różnego rodzaju. No i to po prostu, to są konsekwencje decyzji przyjętych dawno, dawno temu o modelu gospodarczym i o modelu ochrony zdrowia w Polsce. To jest raz. Natomiast trzeba powiedzieć to, że jeżeli polityk decyduje się na wypowiedzenie takich słów, to albo mogę po prostu sam już cierpi i źle się czuje na koronawirusa, albo jest totalnie oderwany od rzeczywistości. No to brzmi to brzmi tak niedorzecznie w tej sytuacji, że jakby ktoś po prostu gdzieś tam z jakichś konfliktów podpowiadał takie rzeczy, które mają go skompromitować. Bo to przecież nie jest wyrwane z kontekstu, tak? To wszyscy słyszeliśmy tą wypowiedź. No, nie, no ale postara się o miejsce gdzieś tam na liście Konfederacji. No może tak być. Nie? To, tylko tak mogę to skomentować. No to ja powiem tak, ja nie sądzę, żeby to było staranie się o miejsce na liście Konfederacji nawet żartem, choćby z tego powodu, że to akurat PiS jest w tej konkretnej kwestii najbardziej znanym propagandzistą czarnego PR-u w Polsce, jaki był. No, nie było takiej partii, która by robiła tego typu rzeczy. No, ja mam wrażenie, że Andrzej Leper był bardziej się ograniczał w kontekście swoich wypowiedzi, czy nawet jeżeli walnął coś głupiego, że się tak wyrażę, no to to potrafił się nawet natychmiastowo jakoś wycofać, czy próbować zmienić coś w żart. Jednak jakoś próbował się ograniczać. A ci panowie nie mają żadnych ograniczeń. Byli nauczyciele, byli sędziowie, był Trzaskowski, byli lekarze rezydenci, teraz są lekarze ogólnie. No ogólnie przecież jeszcze przedsiębiorcy byli atakowani. No wymieńmy sobie jakąś grupę. No wiadomo, że PiS nie jest winny niczemu. Jak coś się dzieje złego, to na pewno jakieś wykształciuchy, jak to kiedyś było powiedziane, prawda? Lekarze w kamasze i koniec, no. Tak się wypowiadał PiS jeszcze przecież podczas swojej pierwszej kadencji w latach 2005-2007. No i to jest właściwie odpowiedź na twoje pytanie, Kacper, bo sytuacja jest taka, że oni mogą powiedzieć wszystko, nikt i nic nie spowoduje tego, żeby oni uwagi na swoją wypowiedź musieli zostać wyrzuceni z danego rządu, chyba że powiedzą, że należą im się za coś nagrody. Obecnie opinia publiczna jest na poziomie, gdzie kilkanaście tysięcy złotych
I to, że ktoś dostanie jakąś nagrodę, na przykład pani Beata Szydło sobie przyzna nagrodę, która byłaby wartość na przykład 30 tysięcy złotych, jest dużo bardziej oburzające niż to, że ochrona zdrowia może po prostu upaść, ponieważ PiS sobie wymyślił, że trzeba wysyłać zawiadomienia do wojewodów, a wojewodowie powinni ściągać lekarzy z emerytury do leczenia choroby, która uderza najbardziej w emerytowanych ludzi. Znaczy, no to jest kompletne szaleństwo oczywiście, no ale mamy dosłownie taką sytuację publiczną. Jeżeli ktoś przyzna sobie choćby 50 zł nagrody, to jest większa szansa, żeby lecieć ze swojego stanowiska, niż gdyby wyszedł i powiedział, że wszyscy lekarze to nie robi. Dokładnie taką mamy sytuację. Albo że nauczyciele. No przecież Schreiber, to co do czego tam nawiązywałeś, no to jest atak de facto na nauczycieli. No jesteśmy w absurdalnej sytuacji i po raz kolejny trzeba przypomnieć jedną rzecz. Jesteśmy na samym końcu Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o liczbę pielęgniarek i lekarzy na jednego obywatela. Polska nie ma najwyższego PKB, ale nawet część tego PKB jest i tak jedną z najniższych w Europie, jeśli chodzi o ochronę zdrowia. No to jest absurd, absurdu widzimy obecnie efekty. Pieniądze, które powinny były iść na ochronę zdrowia, poszły na 500+, tego się nie cofnie, ale to jest tego efekt. Ja o tym mówiłem już od wielu lat zresztą. Damian, poproszę Ciebie jeszcze o opinię w tej sprawie. Jak Ty słyszysz, że przecież na ulicy w wypadkach też będą nauczyciele, to jak Ty się czujesz jako obywatel tego kraju? Tak, no jako obywatel oczywiście fatalnie, natomiast jestem też świadomy politycznych mechanizmów. Nieprzypadkowo moim zdaniem jednego dnia mieliśmy trzy takie złośliwe wypowiedzi ze strony wicepremiera Sasina, wicepremiera Bińskiego i ministra Schreibera. Moim zdaniem to jakaś świadoma ofensywa mając na celu konsolidację prawicowego elektoratu, który potrzebuje takiego języka, złośliwych komentarzy pod adresem grup uważanych za te, które nie zajmują się. Mamy punktowe uderzenia w lekarzy, nauczycieli, media należące do niemieckiego kapitału. Nic nie radzi sobie bardzo z kryzysem, robi więc groźne miny, konfliktuje społeczeństwo, aby odwrócić uwagę od sytuacji, a przy okazji wzmocnić nastroje w swoim elektoracie. Na zasadzie dzieli rząd. Przy okazji rzuca się wizerunek złagodzony po tej piątce Kaczyńskiego. Zostało fatalnie odebrane w elektoracie. Tylko że musimy być świadomi, że takie rządzenie oczywiście z politycznego widzenia okazuje się skuteczne, ale wcześniej było na oczywiście mniejszą skalę sukcesem prowadzone przez Tuska i Platformę Obywatelską. PiS to oczywiście rozszerzył i spatologizował, ale już Platforma i Tusk zaczynali konsolidować władzę poprzez metodę dzieli rząd. Oczywiście rząd nie powinien, rząd powinien być rządem całego społeczeństwa, nie tylko połowy, ale mamy tutaj jakiś po prostu przejaw głębokiej patologii systemu politycznego. Jeśli konfliktowanie społeczeństwa daje większą siłę polityczną niż jednoczenie i budowanie wspólnoty. Ale to już obserwujemy od 2005 roku, cały czas wzmacniany i doskonalany. Jednego dnia, świadomie moim zdaniem, jednego dnia wypuszczono trzy głośliwe wypowiedzi wobec lekarzy, wobec nauczycieli i wobec mediów niemieckim kapitałem. Chociaż akurat co do tej trzeciej wypowiedzi, to bym się nie zdziwił, jeśli akurat wicepremier Gliński się trochę za bardzo wygadał. On powiedział, że media nie powinny być tyle dekoncentrowane czy repolonizowane, tylko po prostu państwują. Ja nie wiem, czy to w akuracie było jeszcze, ale liczą się emocje i uderzenie silne. Jedną pięścią, tak? Zostały trzy ciosy jednego dnia wysłane i elektorat bardzo się cieszy. Liczny elektorat, wtedy musimy o tym pamiętać. Proszę Ciebie jeszcze o zakończenie tej tury przy tym wątku. W sumie trochę to Ty też zaproponowałeś ten wątek, abyśmy porozmawiali o wypowiedziach polityków. To która najbardziej Cię dotknęła wypowiedź? Ministra Glińskiego,
pana posła Sasina czy ministra Schreibera? Znaczy, w sumie powiem szczerze, że żadna, bo też żadna mnie nie zaskoczyła o tyle, że minister, że... Znaczy, o tyle mnie rozbawiła szczerość ministra Glińskiego co do tego, jak mają wyglądać media, bo myślałem, że po, że tak powiem, upolitycznieniu TVP, jakby, ja rozumiem, że apetyt rośnie w miarę jedzenia, ale jednak jakby, no, w normalnej demokracji, powiedzmy sobie tak, takiej liberalnej, zachodnioeuropejskiej, no media mają jednak patrzeć władzy na ręce, a nie odwrotnie, nie mają być tubą propagandową władzy. Co do ministra Schreibera, to można podsumować, że również nauczyciele, że tak powiem, no, rowerzyści też giną. Nauczyciele rowerzyści też giną na ulicach. No tylko co to jest za argument? Znaczy, generalnie no, po prostu to jest wypowiedź skandaliczna, pokazująca jakby kompletną oderwanie się od rzeczywistości, jakiś taki no, zupełnie negatywny stosunek do nauczycieli, który jest jakby typowy dla obecnej władzy, no bo jak wiadomo, powszechnie nauczyciele nie głosują na obecną władzę. No i tak samo jest z lekarzami, no to jest już, można powiedzieć, takie clue ministra Sasina. Ja rozumiem, że to jest w związku z tym, że jutro zostaną doprecyzowane te przepisy dotyczące delegowania przez wojewodów tych jakby zawiadomień do lekarzy, żeby się stawiali. Tylko problem jest taki, że jeśli na przykład wojewoda opolski wzywa 80-letnich lekarzy, no to trudno się dziwić, że 80-letni lekarze czy lekarze z dziećmi małymi, oni będą tutaj nagle zostawiać rodziny i ratować państwo w sytuacji, kiedy że tak powiem, no chyba, że potraktujemy wypowiedź ministra Sasina w kontekście wiosny i działań ministra Szumowskiego, no, który jakby nie dostrzegł tego, że trwa drenaż mózgów z Polski, jeśli chodzi o lekarzy i pielęgniarki, nie zrobił tego na przykład w stosunku do Białorusinów i Ukraińców. No, być może taka byłaby ta wypowiedź, że się za mało lekarzy starają, była głównie skierowana do ministra Szumowskiego, mówiąc pół żartem, pół serio, że po prostu się nie przygotował na to, co będzie jesienią, no bo tak. Bo tak na poważnie to ciężko komentować wypowiedź ministra Sasina. No, tak minister, słuchajcie, no myślę, że zarówno wy, jak i nasi widzowie też zgodzą się, że minister Sasin po prostu przekracza wszelkie granice już buty politycznej oraz kwestii wypowiedzi, że już raczej niczego innego się nie możemy po nim spodziewać niż kolejnych po prostu jakichś kwiatków słownych, które będą padać tak jak Michał wymieniał i myślę, że nasi widzowie też są tego świadomi. Byli górnicy, byli nauczyciele, teraz mamy do czynienia ze służbą zdrowia, z ochroną zdrowia, która od marca jest postawiona na nogi. Panowie, zostały nam ostatnie 2 minuty. Czy chcesz jeszcze coś do tego tematu dodać lub też poruszyć jakiś wątek? Mamy takie wolne 2 minuty, które nam zostały przed wejściem. Znaczy, ja bym przeszedł, że wszystkie te po prostu wypowiedzi moim zdaniem są związane z tym posiedzeniem Sejmu, które się jutro nadzwyczajnym odbędzie i z tą nie odbędzie. Ustawą. Nie odbędzie się. Wycofali. To jednak wycofali. A no to być może no już po prostu stwierdzi, że jednak te wypowiedzi jakby zbyt mocno jakby odbiły się echem w środowisku lekarskim i widocznie no nie chcą eskalować tego konfliktu, bo trzeba powiedzieć, że tylko jak słusznie zauważył minister Dworczyk, to akurat powiem o nim dobre słowo, że stwierdził, że to wszystko jest na barkach polskich medyków i to oni walczą o zdrowie Polaków, więc raz można przynajmniej z jednym zdaniem ministra z kancelarii premiera Morawieckiego się zgodzić, aczkolwiek ciągle nie mogę zapomnieć ministrowi Dworczykowi tej słynnej wypowiedzi, że jesteśmy gotowi na każdą ilość zakażeń. Ja mam przekonanie tak, jesteśmy gotowi na każdą ilość zakażeń, tylko nie wiem, czy Polacy są gotowi na każdą ilość zakażeń, bo to się odbędzie ich kosztem, bo na pewno nie władzy, władza, jak wiadomo, nie, zawsze się wyżywi. No. Może mam na myśli zakłady pogrzebowe, że mamy wystarczającą wydolność i w tym zakresie jesteśmy gotowi. Jeszcze króciutko tylko chciałem dodać, zwrócić uwagę, że dzisiaj mówiono też o tych senatorach, którzy zostaną prawdopodobnie zawieszeni ze względu na tą ustawę futerkową. Dobrze, że będziemy o tym dyskutować, bo możemy mieć zupełnie nową sytuację. Popatrzcie Państwo, 10 osób głosowało przeciw, 11 się wstrzymało lub odwrotnie. No będziemy mieli zupełnie nową sytuację w Senacie za kilka dni. Także tutaj już Senat w zasadzie do Prawa i Sprawiedliwości przepadł. Kto wie, co to może oznaczać? Może to oznaczać kolejne ozdrowienie przez nowe wybory. Trudno jednoznacznie powiedzieć, nie, jak to będzie wyglądało. To trochę pół żartem, pół serio, ale będziemy mieli zupełnie nową sytuację w Senacie, być może w Prawie i Sprawiedliwości, bo zmieni się układ sił na pewno w wielu okręgach. Tak.
Tak, na to też zwracał uwagę w jednej z wypowiedzi na TVN24 profesor Dudek w dniu wczorajszym, więc Jarek, akurat wstrzeliłeś się też również w ten temat. Natomiast o tym szerzej porozmawiamy sobie już w przyszłym tygodniu, w czwartek lub piątek, w kolejnym politycznym podsumowaniu tygodnia. Wtedy omówimy sobie na pewno, oczywiście no dalej będziemy omawiać sprawy pandemii, dalej będziemy omawiać sprawę Romana Giertycha już szerzej, bo na pewno za tydzień będziemy znać już większe fakty dotyczące zatrzymania i stanu zdrowia samego Romana Giertycha, bo to też jest bardzo, bardzo ważne. No i oczywiście będziemy dalej śledzić najważniejsze informacje, momenty, te, które w minionym tygodniu się wydarzą. A za dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję Damianowi Szatkiewiczowi. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo serdecznie, Damian. Dziękuję. Dziękuję bardzo serdecznie Mateuszowi Janocie, który był z nami prosto z Gdańska, jeżeli się nie mylę. Dziękuję Ci, Mateusz, za obecność dzisiaj. Pozdrawiam Gdańsk, pozdrawiam Kujawy. Dziękuję za zaproszenie. Ja nawet z tutaj takich już części bardziej przymazowieckich, bo jestem przymusowo lekko w domu, ponieważ jestem przeziębiony, wolałem nie ryzykować, dlatego też nagrywamy to w trybie online. Michał Waliszewski, dział zagraniczny, geopolityka i teksty polityczne na portalu WSP.pl. Dziękuję Ci, Michał. Kolejny przeziębiony do kolekcji. Dziękuję również. Ale to przynajmniej cieszymy się, że jest możliwość rozmawiania swobodnego przez właśnie OBS-a, ale przede wszystkim na Facebooku na żywo. Jarosław Wojtas, WSB Toruń, WSB Bydgoszcz. Dziękuję Ci bardzo serdecznie za stawiennictwo. Wiem, że dowiedziałeś się o tym programie. Akurat przed 18 i mogłeś do nas dojść. Sam raz. Za minutę. Korzystając z ostatnich dwóch minut, gdy jesteśmy na wizji, przypominam, już za 7 minut na żywo w muzycznych czwartkach prosto ze studia na ulicy Słodowskiej z WLC.pl. Heaven Rock w naszym nowym stylu będzie tutaj grać właśnie dla Państwa. O godzinie 20:00 Włosławek Mleko i Miód, wyjątkowo dzisiaj o 20:00 Karolina Klimeczko Artuta zaprasza serdecznie na swój program. I o 21:00 coś dla fanów koszykówki zakończy nasz dzień Michał Marek Szubski. Dziękuję Wam bardzo serdecznie, a ja jutro serdecznie zapraszam jeszcze na 16:30 na wywiad z Jakubem Poczętym oraz zespołem Old Fashioned. Dziękuję Wam bardzo serdecznie, życzę Wam dużo zdrowia i pamiętajcie, że jak nie musicie, to nie wychodźcie ze swoich domów.